Cześć, witajcie moi kochani w nowym vlogu. Dzisiejszy vlog zaczynamy, tapeta z drewna, czyli Zakopane. Dojechałyśmy, jest południe. Korki były niebywałe, ale nie dlatego, że były korki, bo dużo ludzi jechało, tylko dlatego, że był jakiś wypadek, więc po prostu nogi mnie bolą od sprzęgło gaz. Ale podjechałyśmy na parking, był domek nawet bez dzwonienia. Musimy gdzieś zrobić zdjęcie tego numeru, bo to się może przydać. I pokażę Wam, jak wygląda pokoik, bo jest malutki, ale całkiem niezły i przede wszystkim w samym centrum. Jak nawigacja Was prowadzi na Nowotarską, to tu Nowotarska po prostu tu i od razu mamy Krupówki i wszystko, także rewelacyjne miejsce. Widzę, że Edyta się rozpakowuje i butów szuka. No, bo jedziemy na Gubałówkę. Ja zawsze na Gubałówkę po drodze, bo to jednak jest 6 godzin prowadzenia, było nie było. Ciepło, 18 stopni, super! Chciałam Wam pokazać pokoik z maluteńki, ale o, można się obrócić na jednym, ale dwa krzesełka, świczki, nie świczki, stolik, plecaki, szafa, tutaj zwyczajna łazienka ze sprysznicem, tam jest prysznic, nic szczególnego, natomiast widok jest zacny, bo na Gubałówkę. No i mamy tarasik, o, proszę bardzo, no tak, ot. To będzie vlog jedzeniowy chyba, a nie góralski, ale zaczynamy od śniadania, zestawu śniadaniowego. Soki, herbaty, kawy, pieczywo i mnóstwo różnych dobrych dodatków. Idziemy się ponaprawiać na tarasy, albo może gdzie jakieś piwo. Tam widzę, że moja knajpa jest... A nie, są jakieś stoliki. Dobra, idziemy działać. Trochę jest pod słońce, bo bym Wam pokazała Giewonta. Ale Wam nie pokażę, bo całkiem pod słońce jest. Ale krzyż na Giewoncie widać, widoczność dobra. I sobie wybrałyśmy takie ciche, spokojne miejsce do posiedzenia i po oddychania górami. Z grilla, musztarda, chleb, piwo oczywiście i co? Kapusta. No nie mam smacznego. Takie magnesy dorwałam, śliczne.
mamy znowu. Proszę bardzo, ile ludzi. Pandemia, ograniczenia. W kolejce jeden na drugim stoi. Nie żebym narzekała, bo wiadomo jak jest, ale... ale... no, skałki. Siedzimy sobie właśnie tak i robimy sobie selfiaki, bo selfiaki... Słuchaj... Ja nie Polak. Bo można oczywiście sobie zrobić pełno widokówek zdjęciowych, tylko jak nie ma ciebie, to tam cię nie było. A dziecko Edyty mówi tak, wyślijcie jakieś, to same wasze twarze są, wyślijcie może jakieś widoczki, a ja sobie, wygooglaj sobie. Widoczki, się można, widoczki można sobie wygooglać, a nas na widoczkach nie można sobie wygooglać. Ale nas ma na okrągło na wszystkich zdjęciach. Niedobry dzieciak. Nie. Dobry dzieciak. Tak. Dobry. Da. Tak. Da. Tak. Żeby nie było, że nie ma potoczku, to jest. Na pewno słyszycie szum. A, proszę bardzo. Szum potoku. Relaxation. Jesteśmy w stekowni, a że jest zimno, to sobie przy ogniu usiadłyśmy, także będzie cieplutko. No i jedzonko, ja zamówiłam sos pod grzybków. Warkocz wołowy, kartofelki. I to ma szaszłyka. Jak mięso z kartofelkiem, z serkiem i sos. Ale to już było. I nie wróci więcej. Choć tyle się zdarzyło, to do przodu wciąż wyryła głupie serce. Ale to już było, znikło gdzieś za nami. Czy w papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami. Thank you.
z przodu przez mnie i na przestrzał. Tutaj się śliczne są bardzo. A my mamy na siekierkach Dania. Jesteśmy w Strągowie, Kurski. Góralska muzyka gra. To ludzie chodzą. Także. Ja mam latę, Edyta czarną z mlekiem, czyli białą. No właśnie, a tu ludzie idą. I żeby nie było, ogromna szarlotka z lodami. Razy dwa. Ciastki muszą być. Punkt widokowy, znowu od rana po kawce. Na strumyczek, od którego chłodność jest. Ale dobrze, bo jak widzicie, pogoda nam dopisuje. Słoneczko. I ładnie. Będzie na blogu. Spotykamy się z jednorożcem z okolic. I wypijamy czarnego kozła, ciemnego kozła, coś tam, także nieważne. A jesteśmy w miejscu Karczma u Fiakra. Także pozdrawiamy. Zrobił się wieczór i czas na jedzonko. Jesteśmy w gazdowej kuźni i bierzemy sobie, uwaga, ja wzięłam kotleciki ze schabów w sosie kurkowym z kopytkami i surówką. Edyta wzięła żeberka wieprzowe z pieca z miodową glazurą i piwa grzane. No, pokażemy wam, jak nie zapomnimy, jak to wygląda. A tak naprawdę mamy już wieczorek, już jest ładnie. Pierwsze danie, lędwiczkowo-kopytkowe. Drugie danie żeberkowo-różne, więc będę podjadać. Buraczki. Buraczki, przepraszam, ominęłyśmy buraczki. Są. So.